Okej. Witam wszystkich serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym otwieram obrady 13 sesji Rady Gminy Tarnówka. Wcześniej informuję, że obrady Rady Gminy są organizowane w mocnym powodzie decydujących do zasięgnięcia. Uczestniczą w sesji Rady w razie Pani Gondole na przedstawianiu i wyjaśnianiu wypowiedzianych osobowo w myśl artykułu 6 oraz artykułu 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przedstawianiem danych osobowych i wyjaśnianiu danych oraz ustalenia dyrektywy ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w wyborach uczestniczy 13 radnych, a więc zadaje jest warto do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie radnych, witam gości, pana wójta, pani sekretarz. Szanowni Państwo, wójt gminy w trybie artykułu 23 ustawy o samorządzie gminy z dnia 12 lutego 2020 roku złożył wniosek o powołanie sesji Rady Gminy. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i wprowadzenie do budżetu nowego zadania realizowanego w miejscowości Dusza w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013-2020. Ponadto uznałem, aby wprowadzić do porządku sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy oraz rozpatrzenia petycji adwokat Rady Gminy. Wypełniając przepis artykułu 23 ustawy, zwołałem sesję następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy sprawy regulaminowe, punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy Tarnówka, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, punkt czwarty rozpatrzenie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, do zamknięcia sesji. Dodatkowo pan wójt złożył jeszcze wniosek o wprowadzenie w porządku sesji dwóch projektów uchwał dotyczących przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Dusza w gminie Tarnówka na lata 2019-2024 i przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Bartoszkowo w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jeszcze jakieś zmiany do uchwalonych porządku obrad? Pragnę poinformować Radę, że w przypadku sesji zwołanej na wniosek wójta Rada może wprowadzić zmiany ze względem większości głosów osobowego składu Rady, w tym, że wymagana jest tutaj jeszcze dodatkowa zgoda wnioskodawcy, czyli pana wójta. Czy ktoś ma jakieś propozycje zmian? Nie. Nie widzę. Nie widzę innych propozycji. Wobec tego zarządzam pozdrowiami jedne nad wnioskiem pana wójta w sprawie wprowadzenia do porządku sesji punktu 1 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Dusza w gminie Tarnówka na lata 2019-2024 oraz punkt 2 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Bartoszkowo w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. Na wniosek pani wiceprzewodniczący zarządzam 5 minutową przerwę. Przerwa? Tak. 5 minut. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę Panią Wiceprzewodniczącą o przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia tych dwóch. Się głosujemy będą ustalone po prostu tak zawsze to robimy, tak? Jerzy Anguła. Jestem za. Sylwia Radowska. Jestem za. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orlik. Jestem za. Ewelina Bartosz. Jestem za. Anna Owsianna. Jestem za. Emilia Kozłowska. Jestem za. Angelika Stawiszyńska. Jestem za.
Sławomir Świątkowski. Jestem za. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Ogłaszam wyniki głosowania. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Wskazuję wniosek pana wójta w sprawie prowadzenia porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Pusza Gminy Tarnówka 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Bartuszkowo na lata 2024 została przyjęta jednogłośnie. Po wprowadzeniu zmian 13. sesja Rady Gminy odbywa się wewnątrz bez następującego porządku. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy Tarnówka. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Pusza w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Bartoszkowo w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. I punkt siódmy, zamknięcie sesji. Pierwszy punkt naturalizowany, szanowni państwo, to przechodzimy do punktu drugiego. Mianowicie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy Tarnówka. Projekt uchwały państwo radni otrzymali. Przed sesją odbyło się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji. I tutaj, szanowni państwo, w uzasadnieniu komisja zaproponowała dodanie w miejscu, gdzie jest zapisane za działką numer 301 łamany na 1. Czy państwo mają może tam w tym uzasadnieniu? Tam będzie dopisek w uzasadnieniu, który to należy niezwłocznie przywrócić. Tak, który to zjazd? Zjazd, tak. Który to zjazd należy niezwłocznie przywrócić. To będzie z tym dopiskiem. Czy są może jakieś pytania jeszcze do treści tego dokumentu, do uchwały, do uzasadnienia ze strony radnych? Nie widzę. W związku z brakiem pytań zamykam dyskusję. Związam głosowanie jawne i jedne. Na podjęcie uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy Tarnówka. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Jerzy Anduła. Jestem za. Sylwia Radowska. Jestem za. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orlik. Jestem za. Ewelina Bartosz. Jestem za. Anna Owsianna. Jestem za. Emilia Kozłowska. Jestem za. Angelika Stawiszyńska. Jestem za. Sławomir Świątkowski. Jestem za. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Ogłaszam wynik głosowania. Głosów za 13, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie skargi pana Andrzeja Kuchnia na działalność wójta gminy Tarnówka została podjęta jednogłośnie. I otrzymuje numer 13, łamane na 90, łamane na 2020. Kolejny punkt sesji, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt uchwały państwo radni otrzymali. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Są może pytania, wnioski. Nie widzę. Z tego zamykam dyskusję. I zarządzam głosowanie jawne i imienne nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia niniejszej petycji. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przechodzenie głosowania. Jerzy Anduła. Jestem za. Sylwia Radowska. Jestem za. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orli. Jestem za. Ewelina Bartosz. Jestem za. Anna Owsianna. Jestem za. Emilia Kozłowska. Jestem za. Angelika Stawiszyńska. Jestem za. Sławomir Świątkowski. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Ogłaszam wyniki głosowania. Głosów za 13, głosów przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 13, łamane na 92, łamane na 2020.
Realizując porządek sesji, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt uchwały Państwo otrzymali. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli ktoś ma pytania do pana skarbnika ewentualnie. Nie ma pytań co do naszej? No, nie ma. Dziękuję wobec tego. Zamykam dyskusję. I zaczynam głosowanie jak nie jedna z projektów uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2020. To poproszę o Jerzy Anduła. Sylwia Radowska. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orlik. Jestem za. Ewelina Bartosz. Anna Wsianna. Jestem za. Emilia Kozłowska. Angelika Stawiszyńska. Sławomir Świątkowski. Jestem za. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Ogłaszam wynik głosowania. Głosów za 13, przeciw, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2020 została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 14, łamane na 93, łamane na 2020. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaleceń strategii rozwoju budżetu nie za kółka na lata 2024. Projekt uchwały radni otrzymali. Tu jest temat dosyć jasny. Są może jakieś pytania jeszcze od strony radnych? Nie widzę. Zarządzam głosowanie jawnie nie na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celowej strategii rozwoju gminy Kurzak, gminy Tarnówka na lata 2019-2024. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Jerzy Anduła. Jestem za. Weronika Barto. Przepraszam. Sylwia Radowska. Jestem za. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orlik. Jestem za. Ewelina Bartosz. Jestem za. Anna Owsiana. Jestem za. Emilia Kozłowska. Jestem za. Angelika Stawiszyńska. Jestem za. Sławomir Świątkowski. Jestem za. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Ogłaszam wynik głosowania. Głosów za 13, przeciwnie 0, wstrzymujących się głosów 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia celowej strategii rozwoju gminy Kusza w gminie Tarnówka na lata 2019-2020 została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 13, łamane na 94, łamane na 2020. Punkt 6 naszej sesji to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celowej strategii rozwoju wsi Bartoszkowo w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. Sytuacja jest analogiczna. Szanowni Państwo, jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę. Zarządzam głosowanie na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celowej strategii rozwoju wsi Bartoszkowo w gminie Tarnówka na lata 2019-2024. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Jerzy Anduła. Jestem za. Sylwia Radowska. Jestem za. Jerzy Sławski. Jestem za. Kazimierz Cybulski. Jestem za. Mariusz Orlik. Jestem za. Ewelina Bartosz. Anna Owsianna. Emilia Kozłowska. Angelika Stawiszyńska. Sławomir Świątkowski. Jestem za. Jan Zając. Jestem za. Elżbieta Filip. Jestem za. Marcin Nowosielski. Jestem za. Proszę o wynik głosowania. Głosów za 13, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia całej strategii rozwoju gminy Bartoszkowo w gminie Tarnów, która na 2019-2024 została podjęta jednogłośnie, otrzymuje numer 13, łamane na 90, łamane na 2020. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, na początku głowa dzisiejszej sesji zamyka obrady.